Cześć wszystkim, zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców marca. Tak szybko ten czas ostatnio leci, że nie mam pojęcia, jak się znaleźliśmy w marcu. W każdym razie zaczynamy kwiecień, to jest szokujące. Ogólnie muszę Wam też pochwalić tym, jak wygląda typowe życie z maniaczką makijażu. Proszę bardzo, spójrzcie na ścianę tutaj nad grzejnikiem. Ten brązowy mask, który wygląda podejrzanie. Ostatnio nie zwróciłam uwagi na to, że mam w ręce kredkę do konturowania i umazałam sobie pół ściany tą kredką i jeszcze tego kawałka nie wymyłam. Tak więc, welcome to my life! Przechodzimy teraz do ulubieńców! Pojawił się już na moim kanale filmik o pielęgnacji włosów, ale zdecydowanie mam dwóch ulubieńców, jeżeli chodzi o odżywki. To jest nowa odżywka, którą odkryłam właśnie w tym miesiącu, jestem z niej bardzo zadowolona. Znaczy to jest maska do włosów, nawet nie odżywka. Pochodzi ona z firmy Make Me Bio, intensywnie nawilżająca i wygładzająca. I ona bardzo nabłyszcza włosy. A od kiedy pofarbowałam włosy, zdecydowanie potrzebowały one ratunku, ponieważ moje niedbalstwo plus farbowanie sprawiło, że było źle. Druga odżywka pochodzi z Timotei i jest to z tej serii Precious Oils. Ona zawiera w sobie olejek arganowy. I zdecydowanie od kiedy zafarbowałam włosy, ta odżywka najbardziej im pomaga. Przed zafarbowaniem miałam inną ulubioną odżywkę, ale jednak po farbowaniu włosy się zmieniły i potrzebowały czegoś innego. I odkryłam, że ta odżywka sprawia, że są miękkie, nawilżone i po prostu cudowne. Następnie weźmiemy sobie, o, buty. W zeszłym miesiącu już w holu widzieliście zresztą takie buty na wiosnę. Oczywiście na Instagramie możecie zobaczyć te buty w szerszym wymiarze, ponieważ jest tam kilka zdjęć właśnie z moich ciuchów i te buty tam są, jak jestem w nich. Ojej, kolesie się zdania składają pięknie. Te buty są serio niewygodne, ale mają 5-centymetrową podeszwę. A ja ogólnie zawsze marzyłam, aby być wyższa, a do tego to nie są obcasy, więc wiecie, da radę żyć, no nie? Następnie zabieramy się za moje dwie ulubione szminki z ostatniego miesiąca. I to jest, tak się składa, coś co mam teraz na ustach, czyli połączenie dwóch szminek, czyli Golden Rose numer 16 oraz Eveline Velvet Matte Lipstick numer 501. Ta jest bardziej pomarańczowa, ta jest troszkę ciemniejsza i bardziej taka brudno-różowa, ale te dwa kolory połączone razem to jest po prostu life. Pokażę Wam zaraz swatcha na ręce. Ostatnio odkryłam też klej z Neichy i jest to ta wersja Strip Eyelash. On działa mocno inaczej od kleju Duo i potrzeba go 7 razy mniej, a rzęsy trzymają się jak na kropelkę. I jestem zachwycona jego trwałością, ale to ma też swoją wadę, ponieważ ten klej, jak odkleję rzęsy, to zostaje na moich rzęsach. I Duo po prostu bardzo łatwo zrolować, tak troszkę potrzeć rzęsy, on się roluje, od razu schodzi. A ten się nie roluje i nie chce zejść. I mam straszny problem, ponieważ używam go praktycznie codziennie, bo ja rzęsy doklejam praktycznie codziennie. I w tym momencie nie byłabym w stanie wyjść z naturalnymi rzęsami, ponieważ ich tutaj sam początek jest naprawdę mocno obklejony, a jednocześnie rzęsy trzymają się jak nigdy wcześniej. Teraz przechodzimy do dwóch kremów. Zaczęłam już wdrażać do swojej pielęgnacji krem z bez SPF-em. Ten krem ma SPF 25, więc bardzo już mocna ochrona. No i pochodzi z firmy Make Me Bio. W bardzo małych ilościach używam go pod make-up oraz czasami używam go jako krem na noc. Kolejny bardzo ciekawy krem, który ostatnio kupiłam, pochodzi z firmy Avebio. On się nazywa Recovery Night Bio Cream. On się nadaje do cery suchej. Dla mnie jest za mocny, ale kupiłam go specjalnie dla Michała, ponieważ Michał ma cerę suchą i widzę, że się u niego sprawdza, więc jeżeli Wy macie cerę suchą i szukacie czegoś mocnego na noc, to bardzo Wam polecam. On ma w sobie olejek pomarańczowy i przez to prześlicznie pachnie. Teraz przejdziemy sobie do muzyki. W ostatnim czasie miałam kilka ciekawych odkryć. Cały zeszły miesiąc słuchałam Kehlani, piosenki o tytule Niggas.
piosenka jest taka mega chillowa. Bardzo spodobała mi się też nowa płyta Goldlink. I tutaj póki co jeszcze nie mam ulubionej piosenki, więc polecam wam posłuchać całą płytę. Jak wiecie z poprzednich ulubieńców, ja tego kolesia słucham wiernie. Miałam też straszną fazę na remix takiej piosenki, której wcześniej nie znałam. Kumpela mi ją wysłała i się zakochałam. Ma świetny tekst i świetny taki beat do chodzenia po mieście, do czytania książek, do chillowania w domu, do gadania ze znajomymi. No po prostu piosenka do wszystkiego, to jest szokujące. Koleg się nazywa David Dunn, czy Doom, jakkolwiek. O tytule It Is Well. Następną piosenkę również wysłała mi ta sama kumpela, Gosia. Dzięki, pozdrawiam. Ten kawałek napisał Will Hurt i nazywa się Beep Me. Już od paru miesięcy niestrudzenie zajeżdżam piosenki Aminę. Caroline pewnie znają wszyscy, albo może większość. To jest świetna piosenka. No i to posłuchajcie. I w tym miesiącu doszła jeszcze jedna piosenka Aminę, czyli Red Mercedes. I jest naprawdę dobra. I ostatnia piosenka pochodzi od artysty, którego odkryłam w zeszłym miesiącu. Koleś się nazywa Jidena i piosenka się nazywa Chief Don't Run. I ogólnie musicie te piosenki słuchać z teledyskami. On się tak wow ubiera. Gdybym nie miała Michała, to ten koleś byłby moim mężem. No! Jeżeli chodzi o ubrania, bez których nie mogłam żyć, no to na pewno będzie to ta bluza z Zary. Widzieliście ją już w holu, ale potem jak nakręciłam hola, no to doszła do mnie jeszcze taka bluza z Comfy Store, która ma tą falbanę. Wiecie, teraz falbany są mega modne i już nie załapała się na hola, ale rzeczywiście ostatnio cały czas ją noszę, ponieważ ona jest mega prosta i pięknie wygląda do bomberek i do skór. Ta bluza jest bladoróżowa, ja mam rozmiar S. Jeżeli chcecie zobaczyć ogólnie, jak ona wygląda tak na ciele, no to wbijajcie na mojego Insta, ponieważ tam możecie ją zobaczyć. No i oczywiście pokażę ją wam w następnym holu. Wyznaję dobrą zasadę, że najlepsze zostaw na koniec. Dlatego też mój największy kosmetyczny ulubieniec zeszłego miesiąca zostawiłam na sam koniec. Więc jest to paleta z Morphe. Ta paleta nazywa się 35OM, czyli wersja matowa. Tutaj mam 35 matowych kolorów. Z moją siostrą się zgadałyśmy, że kurczę, w sumie chyba potrzebujemy mieć Morphe. No i dobrze, że się zgadałyśmy, ponieważ okazuje się, że obecnie moje życie jest dużo lepsze, ponieważ wcześniej w moim życiu zdecydowanie brakowało tych kolorów. I być może dlatego czasami moje życie wyglądało tak, jak wyglądało, ponieważ od kiedy mogę sobie robić taki makijaż czerwono-pomarańczowy, to rzeczywiście jest mi dużo łatwiej. Te palety możecie kupić na różnych polskich stronach. Zazwyczaj kosztują około 150 albo 199 zł. Przy tej cenie i ilości cieni jakość jest bardzo spoko. Nie mam się do czego przyczepić, serio. Za ten hajsik brać. W tym miesiącu to już jest wszystko, co chciałam wam opowiedzieć. Jeżeli macie jakieś fajne, inspirujące palety albo szminki i róże, to piszcie w komentarzach, ponieważ przyznam się, że potrzebuję trochę inspiracji, więc komentarze są wasze. Oczywiście wbijajcie do mnie też na Insta, gdzie właśnie pokazuję moje ciuchy, to co noszę, moje makijaże, takie rzeczy. Snapa i Face'a oraz widzimy się następnym razem. Bye!